Prawo do podróżowania z swoim pojazdem bez prawa jazdy i rejestracji. Czy wiesz, że wszyscy mieliśmy prawo do podróżowania? Prawo naturalne istnieje od wieków. Było przed prawem morskim, prawem stanowionym i innymi prawami narzuconymi przez system. W prawie do podróżowania nie ma mowy o tym, że wsiadamy do pojazdu i nie mamy umiejętności jazdy. Umiejętność jazdy nie równa się prawo jazdy. Podróżnik musi znać przepisy drogowe i się do nich stosować. Oczywiście każdy przeciwnik prawa do podróżowania ma prawo się nie zgadzać z prawem niezbywalnym do korzystania z drogi przez podróżników. Takich przeciwników będzie bardzo dużo z wielu powodów. Jednak to nie zmieni faktu, że prawo międzynarodowe w tym zakresie jest jasne. Człowiek posiadający prawo jazdy jest kierowcą, a nie podróżnikiem. Człowiek nie posiadający prawa jazdy jest podróżnikiem, a nie kierowcą. Kierowca to jest zawód. Podlega kontroli systemowi. Podróżnik jest wolnym człowiekiem, nikomu nie podlega. Rejestrowanie w systemie pojazdu i ubieganie się o prawo jazdy, licencję oznacza zawsze dobrowolne oddanie się pod kontrolę systemu. Jeżeli się rejestrujesz, oddajesz swoje prawa, swoją wolność, stajesz się niewolnikiem systemu. Niewolnictwo jest zabronione, ścigane i surowo karane. Nie jest zabronione dobrowolne niewolnictwo. Kiedy oddajesz swoje prawa, gdziekolwiek, rejestrując się w systemie. Jeżeli chcesz wyjść z systemu, chcesz zacząć podróżować swoimi pojazdami i odzyskać inne prawa, które się dobrowolnie zrzekłeś, skontaktuj się z kancelarią promocny w Szczecinie. Aktualnie wdrażamy nową usługę pod nazwą Karta Podróżnika, dzięki której zaczniesz podróżować po całym świecie zgodnie z Twoim prawem niezbywalnym. Piotr Moskwa, prezes kancelarii Prawocnej. Szczecin, dzień 8, miesiąc listopad 2024 rok.